Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie 38 Równoleżnik. Ponownie na tej mapie, bo będzie to bitwa z rodzaju déjà vu. Tak jak było na jednym z ostatnich filmików, gdzie zrzuciłem atomówkę, tak też i tutaj będę miał podobną bitwę. No tego ostatnio nie było. Chłopaki się przepychają, to ja też się trochę popcham. Tak, tak, wszystko przez tego teciaka, bo teciaki są winne wszystkiemu. I tak jak na poprzednim, poprzedniej bitwie będę jechał dokładnie tą samą trasą. Stąd te déjà vu. Dodam tylko, że w tej bitwie chodzi o zrobienie zadania dziennego, dokończenie tego zadania, wygranie bitwy na trzecim miejscu lub wyżej. Jak widać, było już podświetlenie przy punkcie C, na razie są kapy niepozajmowane. A ja cały czas jadę tak, jak jechałem poprzednio. Pokazał mi się M36. Tu liczyłem na to, że uda się trafić lobem. Nie udało się, ale kolega w M36 zachował się. Pokazał wieżę, wyjechał trochę do przodu. Skorzystałem z tego oczywiście, bo dlaczego nie? Są tam jeszcze dwa pojazdy do zgarnięcia, a w międzyczasie zajęliśmy punkt B. Niestety straciliśmy punkt A. Cały czas spoglądam na lewo, czy tam mam już te pojazdy do strzelania, czy nie. Tam ich nie było, za to tutaj jest M4. A3. Kolega zdaniem ustabilizował działo, dostał gonga, no i coś mi tu zaczęło strzelać, tak jak ostatnio mówiłem. To już jest to miejsce, gdzie można się spodziewać aktywności czerwonych. Pierwszy strzał do ISA nieudany, ale po poprawce IS dostał gonga. Dojechało PT-76. No mogłem strzelać bez trybu snajperskiego, miałbym tego fraga, a tak musiałem się zadowolić pomocą drużynowego. Został tam jeszcze ciężki czołg, no ale to już niech się nim zajmą drużynowi. Ja jadę do góry. Przeciwnicy obrzucili mnie artylerią bardzo obficie. Za to musiałem skorzystać z tego fraga na teciaku. Tak ładnie bokiem stał. No i jestem ponownie w tym samym miejscu, gdzie byłem w poprzedniej bitwie. I mam też przed sobą średniaka TST-34-85D5T, który nie trafił do mnie. Dojechał jeszcze PT-76. No tutaj już nie było wyjścia. Musiałem PT najpierw rozwalić. Teciak ponownie nie trafił, za to ponownie po przeładowaniu udało mi się zrobić fraga. Wracam na poprzednie miejsce, dlatego że tutaj przy punkcie B stoją dwaj czerwoni. Załapał się na bułę Iszak. Jest tam jeszcze jeden, dwóch w zasadzie przeciwników. Streetswagen M42, tylko że on korzysta z osłony, jaką ma od skał. Tylko niewiele mu to pomogło, bo wziął się i wystawił na strzała. Nie widać ostatniego z czerwonych na punkcie B. Niech tam powalczą z nim drużynowi. Właśnie ten przeciwnik na B zginął,
A ja będę jechał na respa, ale nie tego respa tutaj, skąd wyjechał Teciak. Tam co prawda będę chciał sobie coś nastrzelać, jeśli będą przeciwnicy. Chodzi mi o respa, którego mam w tej chwili po lewej stronie, tego, z którego jedzie się na punkt C, a planuję sobie objechać ich od tyłu i tam narobić im szkód. Na tym respie po prawej stronie właśnie pokazał się T-34-85, którego zlikwidowałem. No i tutaj tą drogą będę chciał od tyłu dojechać do przeciwników po mojej lewej. No niestety skończył tę zabawę następny teciak, który się pojawił, odrodził. Szkoda, co prawda udało mi się zrobić całkiem sporo tygryskiem. Mam 10 bombowców do użycia. Resztę będę musiał nadgonić panterom. Jest też zrobionych 10 fragów, czyli gajdziny do tej pory nic od siebie nie dołożyły. No jak to gajdziny, jak tylko dobrze idzie, to robią wszystko, żeby się nie udało. Mi jest podświetlenie na komecie, daleko stoi, ale przyjął. To jest właśnie jedna z właściwości amunicji PZGR-39, że ona zyskuje, a może nie traci, na przebijalności, na penetracji razem z odległością. I takie dalekie strzały chodzą nawet lepiej niż strzelanie z bliska. Co było widać właśnie na tym fragu na komecie. Mamy przejęte dwa punkty i przejmujemy też punkt A. A przy punkcie są czerwoni. Przede mną najbliżej jest średni czołg. To jest pantera. Ustawiona do mnie tyłem, jest bezpiecznie w tej chwili dla mnie. Niestety nie za bardzo udaje się. No wróbel. Pogięło cię, gościu. Tylko trafienie. No. Weź ty się uspokój. No. Pelotka rozwalona, a pantera obraca wieżę, jakby chciała do mnie strzelać. Ale nie zdążyła. Mam już 14 bombowców. Gajdziny jednak coś od siebie dorzuciły. Mogłyby dorzucić jeszcze więcej. Ciężki czołg, który stał przy punkcie C, właśnie zginął i tam nie ma po co jechać, tam już nie ma nikogo. Nie ma żadnych innych podświetleń czerwonych na minimapie. A ja mam do użycia atomówkę. Gajdziny jednak od siebie dorzuciły. Tylko że bitwa się kończy, a niebo zostało zajęte przez drużynowego. Więc ta bitwa skończy się bez fajerwerków, a było blisko. Bitwa skończona, zrobionych 14 fragów. I to już koniec. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.